są łaski, ale jest jeden warunek. Trzeba otworzyć serce Panu Bogu i zaprosić Go do wewnątrz, aby On tam mógł zamieszkać i nas prowadzić po to, abyśmy się stali narzędziem w Jego rękach. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu, niedziela, podczas której zasłania się krzyże, aby jeszcze bardziej zapragnąć, zatęsknić za Panem Bogiem w naszym życiu. Prośmy o to w tej Eucharystii, abyśmy na nowo Go odkryli, abyśmy więcej czasu poświęcali dla Niego i o to, aby strzegł nas, narodu polskiego, od wszelkich nieszczęść, od epidemii i wypraszam potrzebne łaski dla tych, którzy opiekują i troszczą się chorymi. Ja tę Przeświętą sprawuję za duże świętej pamięci Wiesławy Bożej, to jest kolejna intencja gregoriańska. I na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, by nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie na zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój, udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Z głębokości wołam
Że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz.
ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane paskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bóg nigdy nie chce dla nas zła. To, na co patrzymy w telewizji i o czym słyszymy, z pewnością nie jest działaniem Boga. Bóg jest tym, który stwarza, daje istnienie i obdarza życie. Potwierdzeniem tego jest ten fragment z dzisiejszej Ewangelii, w którym czytamy, że Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza. To wszystko, czego doświadczamy w ostatnich dniach, budzi w nas lęk. Lęk przed przyszłością nas, naszego narodu i świata. Wiele z pytań, które rodzą się w naszej głowie, dotyczy problematyki wiary. Najczęściej pytamy się, gdzie jest Bóg właśnie w takich sytuacjach, kiedy tyle osób cierpi i umiera. Chciałbym spróbować dać odpowiedź na tak postawione pytanie, cytując słowa napisane przez księdza Gerarda Rofinka. Jeśli coś możemy powiedzieć, to tylko przy założeniu, że przed takimi tajemnicami najpierw powinniśmy milczeć. Dopiero potem możemy dopowiedzieć, że Bóg działa w świecie przez ludzi. Przez ludzi wierzących w Niego, napełnionych Jego duchem. Bóg nie jest jakimś figurantem, którego możemy przestawiać z miejsca na miejsce. On nie działa w świecie od czasu do czasu, kiedy ma ochotę. Kto tak mówi, ten bluźni. Bóg działa zawsze. Posyła swego ducha, aby chrześcijanie obudzili się wreszcie i zaczęli robić to, co do nich należy. On pragnie działać w świecie przez nas. Wszystko jednak zależy od tego, czy mamy ochotę go słuchać, czy raczej zatykamy nasze uszy i odwracamy nasz wzrok. Zatem, jak to jest z nami? Czy zatykamy oczy i odwracamy wzrok, czy wręcz przeciwnie? Co takiego robimy w czasach pandemii? Jedni szyją maseczki, drudzy leczą chorych, a my? Jak wykorzystujemy nasz czas? Czy przybliżamy się do Boga? Czy może już dawno nasza relacja z Nim umarła i jesteśmy jak Łazarz w grobie? Wokół nas jest już tylko ciemność. Nie wierzymy w Boga, nie potrzebujemy Go, bo to wszystko wydaje się nam być bez sensu. Jeśli tak jest, to przypomnij sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii o tym, że Bóg ciągle stoi przed grobem twojego serca z zapłakaną twarzą. Stoi dokładnie tak samo, jak stał przed grobem Łazarza. Chce cię wskrzesić, czyli chce przywrócić ci wiarę. Ty
Tylko ten kamień, którym zasłonięty jest twój grób, tłumi jego głos i zasłania jego osobę. I właśnie dlatego go nie słyszysz ani nie widzisz. Pomyśl, co takiego w twoim życiu jest tym kamieniem, który oddziela cię od Boga. Bo on ciągle mówi do nas. Jeśli nie słyszymy jego głosu, to naprawdę nie jest to jego wina. Musi być jakiś kamień w naszym życiu, który nie pozwala nam go usłyszeć. Czasem tym kamieniem może być sposób, w jaki przeżywamy swoje życie. Być może żyjemy w zbytnim hałasie i tak bardzo przywykliśmy do niego, że trudno nam wytrzymać w ciszy. Cisza wcale nie jest taka głucha i cicha, jak często ją określamy. Może dlatego boimy się jej i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Ale właśnie w tej ciszy, oprócz natłoku myśli, słyszymy cichy głos Boga. Boga, który mówi do nas podczas modlitwy i dzięki niej działa przez nasze ręce w świecie. Działa wtedy, kiedy służymy chorym, kiedy troszczymy się o biednych, kiedy robimy zakupy starszym, kiedy dzwonimy do samotnych, kiedy włączamy się do wspólnej modlitwy różańcowej na filipińskim profilu facebookowym. Właśnie wtedy działa Bóg. Tylko my często nie zdajemy sobie sprawy i przysłaniamy Go naszą osobą. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamie Pisma, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu Bogu zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby głoszone przez nich wezwanie do nawrócenia dotarło do serc ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za pogrążonych w żałobie postać najbliższych, szczególnie wyników konsekwencji epidemii, aby Pan Bóg udzielił im łaski pocieszenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pracowników służby zdrowia, za lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, za diagnostów medycznych, za ratowników
i tych wszystkich, którzy są związani z naszym Kościołem i służą drugiemu człowiekowi, aby Pan Bóg obdarzył ich błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za duszę świętej pamięci i Sławę Bożek, za wszystkich zmarłych w wyniku pandemii, aby zostali powołani do życia w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy świadomi tego, że powstaniemy z martwych każdego dnia, troszczyli się o nasze zbawienie. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Twój majestat, pamiętają zastępy aniołów, którzy
stanie się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Thank you.
będzie uzdrowiona dusza. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.